close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been? 11 minut po godzinie 7 za chwileczkę na antenie Radia SK. Być może dowiemy się, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ma romans z panem Tuskiem, a... Tak, nie mają? Tomasz Liść na pewno nam powie jedno, jak nie jest. Oj tak. Oj nie. Bo my wiemy najlepiej, jaka jest prawda, bo jest to nasza prawda. A nasza jest najlepsza. Antyfakty. Tomasz Liść, witam i zapraszam. Prawda, łże. Natura tak chciała. Tymi słowami prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oficjalnie otworzyła pierwszy w Europie i drugi na świecie podziemny akwapark. Nowy kompleks rozrywkowo-basenowy z systemem zjeżdżalni powstał w tunelu na warszawskiej Wisłostradzie. Po kilku próbach adaptacji tego terenu na potrzeby motoryzacji i komunikacji władze Warszawy skapitulowały i postanowiły zgodnie z naturalnym przeznaczeniem terenu stworzyć tam prawdziwy park wodny. Mieszkańcy, którzy już zaliczyli pierwsze kąpiele, nie kryją radości. Elegancko, przede wszystkim można wyszaleć się na całego. Wszystko praktycznie, zjeżdżalnie, cebula, no i ceny też są zachęcające. Antyfakty od nas. Niczego się nie dowiesz. Tymczasem Korwin-Mikke wyznał, że rozpoczyna nową ofensywę skierowaną do tych wyborców, których już udało mu się do tej pory uzyskać, by uzyskać ich jeszcze raz. Wielu kandydatów zabiega o nowych wyborców i stara się przyciągnąć tych, którzy do tej pory na nich nie głosowali i dzięki temu w taki sposób chcą poszerzać swój target. Ja robię inaczej i nie wiem, co przez to chcę powiedzieć, wyznał polityk. Antyfakty. Dajemy wam kłamstwo. Takie, jakie jest. W Krakowie udało się zatrzymać mężczyznę, który od kilku tygodni nękał właścicieli sklepów muzycznych. Schemat działania przestępcy za każdym razem był taki sam. Mężczyzna za każdym razem ubrany w szary płaszcz przechadzał się pomiędzy regałami z muzycznymi wydawnictwami, po czym kilkoma sprawnymi ruchami zrzucał z półek płyty i uciekał ze sklepów. Przez ostatnie 2 tygodnie dopuścił się 11 takich czynów na terenie województwa małopolskiego. Na szczęście jest już w rękach policjantów, którzy postawili mu zarzut nielegalny ściągania muzyki. Antyfakty w Radiu SK. I'm not afraid to die.
strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like I'm
17. No czas wyjąć tą czarodziejską różką. Nie rozbierać się tu kogoś. Nie wyjmować różki? Nie, ty po prostu pozwól im powiedzieć, co mają powiedzieć i spróbuj ją bądź jego namówić na kolację. Zadbaj o to, żeby się zeszli jak...